Witajcie moi drodzy, z tej strony Oltix, a to jest kolejny odcinek Olti Vloga. Czy umiemy się cieszyć z tego, co mamy? Czy potrafimy docenić to, co mamy na chwilę obecną? Ostatnio oglądałem film, który to w zasadzie opowiada o historii Stephena Hawkinga, czyli znanego, jeszcze żyjącego fizyka, astronoma, matematyka, który mimo ogromnego intelektu, ogromnego talentu był niepełnosprawny, jest niepełnosprawny. Historia zainspirowała mnie do tego, aby pomyśleć o tym, czy ja potrafię docenić to, że mam dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi, bo ludzie wychodzą z założenia, że im się to należy. A czy to nie jest tak, że życie to już jest dużo? I abstrahując troszeczkę od tematu, uważam, że same filmy są genialnym sposobem inspiracji. Świetną inspiracją właśnie pod vlogi, pod przemyślenia i tak dalej. A wracając do tematu, chciałem porozmawiać właśnie o tym, że ludzie nie potrafią docenić tego, co mają na chwilę obecną. Że mają dwie zdrowe nogi, dwie zdrowe ręce i tylko potrafią narzekać. Jak to dużo mają problemów, jak to los jest straszliwie nie fair w stosunku do nich. Wiecie dlaczego? Dlatego, że człowiek nie potrafi doceniać tego, kiedy jest dobrze, ponieważ człowiek musi coś stracić, żeby coś docenić. Na dobrą sprawę mógłbym już tutaj skończyć temat odnośnie szczęścia, odnośnie tego, że w zasadzie nie potrafimy doceniać tego wszystkiego, jeżeli czegoś nie stracimy, ale jednak nie, jednak zrobię krok dalej jeszcze. Zobacz, mamy dzień, mamy normalny, piękny dzień. Wstaje słońce, jest fajnie, kolorowo. Wszystko ci się udaje. Tylko jedna rzecz z całego dnia ci się nie uda. Wieczorem zaczniesz przeżywać to, że właśnie ta jedna rzecz ci się nie udała, a nie zaczniesz dziękować za to, że tak wiele ci się udało. To jest naturalne u ludzi, i to wychodzi powiedzmy z jakiejś tam dojrzałości i patrzenia troszeczkę na te pozytywne aspekty życia, aniżeli na te troszeczkę negatywne. I jeszcze krok dalej chciałbym pójść z tematem, czyli odnośnie tego, że jak się coś straci, to się to doceni. Według mnie, jeżeli mamy dwójkę ludzi, tak, chłopiec i dziewczyna, tak, dwie różne płcie, żeby nie było, jeżeli mamy parę, która powiedzmy się rozstanie i zacznie czuć, że straciła bardzo wiele, i ona wróci do siebie i obie połowy będą chciały wrócić, to według mnie jest to ideolo elegancki związek, ponieważ doświadczyły tego, co jest, gdy nie ma tej drugiej osoby, a mimo wszystko chcą być razem, tak jeszcze dodatkowo, jeżeli chodzi o ten temat. Moi drodzy, dziękujmy za to, co mamy, bo nie wiadomo, co się może zdarzyć w życiu. Ja właśnie dzięki filmowi o Stephenie Hawkingu, właśnie teoria wszystkiego, wszystkim polecam, wszystkim, co lubią filmy. Natomiast zauważyłem, że moje vlogi przyjmują formę takiego pamiętnika. Kiedyś najczęściej dziewczyny zakładały zeszyt i właśnie jak ja byłem taki młody jeszcze gnojek i pisały sobie w pamiętnika jakieś takie rzeczy i wiecie, jakim koksem było trzeba być, jakim kolegą, dobrym przyjacielem, czy jakkolwiek to nazwać dla dziewczyny, żeby ona pokazała dziennik taki swój, żeby można było coś tam, dziennik, jejku, pamiętnik, żeby można było przeczytać, co one tam napisały. Tam straszne rzeczy były czasami pisane, ale kilka dzienników przeczytałem, ale to tak słowem właśnie takich tam wspomnień z lat dzieciństwa. Ale poważnie, moje vlogi zaczęły być takim swego rodzaju pamiętnikiem i strasznie mi się to podoba, że opowiadam historię. No, także moi drodzy, jeszcze raz zachęcam was do tego, abyście mimo wszystko patrzyli na te pozytywy, a nie na te negatywy i żebyście oglądali filmy. Także moi drodzy, jeszcze raz dzięki wam za dziś. Trzymajcie się ludzie bardzo ciepło, standardowa formułka na koniec. Zapraszam was na grupę, do lajkowania i do tych takich różnych rzeczy odnośnie social media. I tyle. Dzięki wam za dziś i do następnego Olti Vloga. Cześć, cześć.